Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj najsłabsze ogniwo i dzisiaj taki lekki odcinek ciekawostkowy. Mianowicie chciałbym z wami się podzielić taką ciekawostką na temat tego, że The Weakest Link, czyli tytuł, który w polskiej wersji dosłownie znamy jako najsłabsze ogniwo, nie był pierwotnym wyborem nazwy dla tego teleturnieju, albowiem jego twórcy Fintan Coyle i Cathy Dunning, kiedy tworzyli ten teleturniej dla BBC, wcześniej rozważali dwie inne nazwy. Tutaj mamy, to nie jest odosobniony przypadek na rynku telewizyjnym, gdyż no, weźmy przykładowo milionerów. Milionerzy, Who Wants to be a Millionaire, to również nie była pierwsza nazwa dla tego formatu. Pierwotnie ten teleturniej miał się nazywać Cash Mountain, czyli Góra Pieniędzy, czy jak to woli, Góra Gotówki. Natomiast The Weakest Link, najsłabsze ogniwo, nie miało być najsłabszym ogniwem, a miało być zaginionym ogniwem choćby. Tak to była pierwotna nazwa, pierwotny pomysł. Missing Link, czyli zaginione ogniwo. Zgubione ogniwo, tak to można tłumaczyć. No ale twórcy uznali, że to nie przejdzie. Dlatego rzucili kolejny pomysł, Money Chain, czyli po prostu łańcuch pieniędzy. No i to również coś nie pykło, również się nie spodobało. No i trzeci wybór, trzeci pomysł, Weakest Link, czyli najsłabsze ogniwo. Do trzech razy sztuka. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.